Kamil, wygrywamy z Garbarnią 1-0 i to było chyba po prostu najważniejsze przed tym spotkaniem, żeby dopisać do swojego konta kolejne 3 punkty. No na pewno tak. Wiedzieliśmy, jaki jest ścisk w tabeli i dzisiaj ta wygrana była pierwszorzędną rzeczą. Na pewno gra nie była zbyt ładna, ale to co najważniejsze, wywozimy stąd 3 punkty. I myślę, że możemy odetchnąć. Był naprawdę ciężki tydzień, 3 wyjazdy. Przywozimy z nich 5 punktów i myślę, że jest to dobry dorobek. Nie brakowało trochę sił po tym tygodniu, w którym zagraliście te 3 spotkania? Może troszkę brakowało. Na pewno wydaje mi się, że pierwszą połowę mieliśmy pod kontrolą. Mieliśmy trochę sytuacji, graliśmy piłką, Garbarnia się troszeczkę cofnęła. W drugiej połowie jakoś ostatnio tak źle wychodzimy z tej szatni. Garbarnia nas troszeczkę zepchnęła do defensywy. Ciężko mieliśmy się utrzymać przy piłce. No ale to co najważniejsze, liczy się ten wynik. Wszedł Fara, strzelił bramkę. Cieszymy się z tego, no i wywozimy z Krakowa 3 punkty. Czymś was Garbarnia zaskoczyła? Nie, myślę, że nie. Dzisiaj może mało było tej ich piłki, grania tą krakowską piłkę, to jak po ziemi. Myślę, że typowo nastawili się na kontrataki. Trzeba powiedzieć, że parę tych kontrataków mieli, mogli nas skarcić. Ale tak jak mówię, cieszę się, że na następny mecz na zero w tej defensywie. No i zestrzeliśmy tą bramkę jedną więcej. Tak jak mówię, wywozimy stąd 3 punkty i po ciężkim tygodniu myślę, że mamy prawo do odpoczynku. Mamy na koncie 37 punktów. Patrzycie w tabelę i widzicie, że do tego utrzymania jest już coraz bliżej? Że teraz powinno być, jak to powiedział trener na konferencji, już coraz łatwiej w tych kolejnych meczach? Czy łatwiej? Nie patrzymy. Wiadomo, że teraz może wygląda to lepiej, bo podskoczyliśmy trochę do góry, ale my skupiamy się na kolejnym meczu, a co będzie na koniec sezonu, to zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będzie żadnej nerwowej końcówki, że spokojnie się utrzymiemy i pojedziemy na zasłużone wakacje.